Zatem witam Państwa już oficjalnie po zakończonym sezonie T-Mobile Ekstraklasy 2012-2013. Przed nami konferencja podsumowująca rozgrywki. Z nami jest trener pierwszego zespołu Lecha Poznań, Mariusz Rumak. Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapraszam do zadawania pytań. Mikrofon zdaje się, że powinien być. Jest na sali. Proszę trzymać. Nawet dwa. Jeden specjalny. Proszę, zapraszam. Zapraszam do zadawania pytań. Ja mogę zacząć, jeśli no wyjątkowo. Panie trenerze, Mateusz Morzeń, jak się z nim rozmawiało po meczu z Legią, to zapłakany był, zrozpaczony. Teraz mówi o tym, że im więcej czasu upływa, tym na to drugie miejsce inaczej patrzy. Pan będzie się starał przed nowym sezonem wyzwolić w piłkarzach radość z tego drugiego miejsca, czy raczej właśnie złość, że się nie udało? Co panu bardziej się opłaci przed nowym sezonem? Ja przed nowym sezonem w ogóle nie będę mówił o starym sezonie. To już jest historia i ja mówiłem piłkarzom zaraz po meczu, dziękując im, przepraszam. Bądźcie dumni z tego, co zrobiliście i czujcie niedosyt, bo mogliśmy być pierwsi. Koniec przekazu, bo zaczęliśmy pracować na nowy sezon. I tak naprawdę patrzymy w przyszłość, więc nie będzie analogii w kontekście wynikowym, natomiast w kontekście organizacji gry na pewno, bo pewne rzeczy zrobiliśmy, zakładaliśmy sobie, co zrobimy w okresie letnim przygotowawczym i idziemy w tą stronę. Ten plan, który przedstawiałem zawodnikom, jeżeli chodzi o organizację gry, jest wieloletni. Nie idziemy na skróty. Ja wiem, że patrząc na personalnie, uważa pan, że na podstawie tego, co pan już wie, skład Lecha będzie składem silniejszym w nowym sezonie od samego początku przygotowań, czy porównywalnym, czy taki pułap wystarczyłby ponownie na walkę mistrzostwo polskie w tym sensie? To jest taka pułapka, bo... Już pan idzie? To jest taka pułapka, bo w momencie pierwszego dnia przygotowań nie będziemy wszyscy. Jest to związane z terminami reprezentacji, a według mnie każdy powinien dostać troszeczkę wolnego. I tak naprawdę na pierwszym treningu będzie 11 zawodników. Natomiast będziemy się przygotowali, to jest normalne. Bo oni będą już mieli te 10 dni przerwy za sobą i muszą pracować. Około 20, a na pewno 22 już wszyscy wrócą, czyli to jest niedziela bodajże 22. I wtedy będziemy mieli wszystkich. Mam nadzieję, że te transfery, które teraz są negocjowane, są finalizowane tak naprawdę. Będą też tak zorganizowane, że będziemy mogli tego 22, 20 czy 17 z tych zawodników korzystać. Wiąże się to z tym, że początek przygotowań jest w czerwcu, a większość kontraktów tych zawodników jest do końca czerwca. Chociażby w przypadku Barry Douglasa, gdzie nadal rozmawiamy z Dundee na temat tego, żeby ich wcześniej go puścili do nocy. Jeżeli nie, to będzie musiał wypełnić kontrakt Dundee i dopiero przyjedzie pierwszego. Ale patrząc na to, co chcemy zrobić, jakie transfery możemy dokonać, na jakie nas stać, to ufam w to, że na pewno nie będziemy słabsi, a wydaje mi się, że będziemy mocniejsi. Po pierwsze i rywalizacja na poszczególnych pozycjach się zwiększy, bo chcę doprowadzić do sytuacji, w której na każdej pozycji będzie dwóch równorzędnych zawodników, bo to jest motorem postępu. A po drugie te mechanizmy zespołowe, które zadziałały już w większości spotkań tej rundy szczególnie, pójdziemy dalej, więc liczę na to, że zespół jest mocniejszy i ufam, że zespół jest mocniejszy niż rok temu. Wiem, że cztery osoby do tej pory tak oficjalnie pożegnały się z Lechem, bo dwójka weteranów, Iwan i Piotr Grejs, także Tonew i Aleksander Banzer. Czy pan taki pułap właśnie zakłada czterech nowych twarzy, zupełnie nowych, nie mówię o obszarze drużyny młodej klasy, na przykład jeżeli chodzi o pozyskanie, bo to może pan zdradzić tę liczebność, o której pan myśli? No tak, natomiast nie czterech, a trzech. Aleksander Tonew jeszcze jest zawodnikiem Lecha Poznań. Trzech oficjalnych. Myślę, że tak. Natomiast chodzi tutaj o trzy pozycje tak naprawdę, a nie cztery, bo pozycja bramkarza, jeżeli chodzi o Olka Banzela, jest taka, że on tak naprawdę w ostatnich czasie, półtora roku, niewiele grał. W większości był kontuzjowany i pozycję trzeciego bramkarza w przypadku kontuzji Jasmina pełnił Kuba Miszczuk albo przez moment Przemek Frąckowiak. Natomiast na tą pozycję wróci do nas zawodnik, którego celowo jeszcze zimą wypożyczyliśmy, żeby dalej grał, czyli Karol Szymański. Natomiast tutaj wydaje mi się, że trzech zawodników powinno do nas dołączyć, natomiast niekoniecznie na tych pozycjach. Chociażby widzimy ten ruch transferowy w przypadku lewego obrońcy, jakim jest Barry Douglas, gdzie lewy obrońca od nas nie odchodzi, a mieliśmy tylko jednego lewego obrońcę. Więc chodzi o rywalizację na poszczególnych pozycjach. Natomiast Piotr Krejs
był widziany na pozycji dziesiątki, gdzie może tam grać i gra tam Hamelainen i Letty, więc tutaj jakby dziesiątki nie musimy uzupełniać po Piotrku, więc być może liczebność będzie odpowiadała tym odejściom, natomiast niekoniecznie pozycje. Jeszcze zupełnie jedno pytanie, chciałem się upewnić, czy ktoś z obecnych bramkarzy już w klubie będzie numerem jeden, czy być może ktoś dołączy na tej pozycji także? Czy będzie transfer, tak? Na pozycję bramkarza? Tak. Nie wydaje mi się, że był konieczny transfer i powiem szczerze, że no oczywiście rozważamy taki moment, że przed każdym okienkiem, że mamy przygotowaną grupę bramkarzy, listę bramkarzy. W przypadku odpukać jakiejś kontuzji czy odejścia, czy nagle, nie wiem, ktoś się zgłosi po Krzyśka Kotorowskiego i będzie chciał zapłacić 8 milionów euro, no to dlaczego go nie puścimy? Niech pogra się trochę w piłkę tam gdzieś w Manchester United na przykład, nie? Tam trener się zmieni, może będzie miał inną wizję, ale musimy być na to przygotowani. Pół żartem, pół serio, ale jesteśmy przygotowani. Natomiast nie zakładałem w tym okienku transferowym przyjścia bramkarza, tylko uzupełnienia od trzeciego bramkarza, choć nie jest powiedziane, że ta hierarchia może się zmienić w okresie przygotowawczym. To nie jest tak, że jak ktoś przychodzi, to mu mówię, że będzie z trzeci. Tak naprawdę na koniec okresu przygotowawczego podejmujemy decyzję ze sztabem, kto będzie pierwszym bramkarzem i komunikujemy to zawodnikom. Panie trenerze, chciałem zapytać o pozycję skrzydłowego, która wydaje się w tym okienku transferowym być taka newralgiczna przy okazji możliwego wejścia Tonewa. Pytanie może dziwne, ale wiadomo, że szukacie skrzydłowego. Ja bym się chciał zapytać, czy nie szukacie dwóch. Pozostanie wam Lovrencic, a rywalizujący z nim Możdżen, ewentualnie Wipari, nie dawali tej jakości na skrzydłach, co na przykład widzieliśmy w meczu z Legią. I teraz pytanie, czy szukacie dwóch? Ja pamiętam taki mecz z Ruchem Chorzów wygrany 4-0 przed nas na Ruchu, gdzie na pozycji skrzydłowego był Karol Linetti. Także to nie jest tak, że tam nie możemy tego przetasować. Natomiast dobrze pan to zauważył. Potrzebujemy na pewno jednego. Być może będzie dwóch, ale tylko wtedy, kiedy ten drugi da nam jakość. Nie zapominajmy, że jest tutaj Darek Formela, który czeka na swoją szansę. Jest Karol, który również może grać na boku w określonym sposobie organizacji gry, szczególnie w ataku pozycyjnym, więc grając co trzy dni i grając z różnymi przeciwnikami, będziemy też wybierali tą grupę piłkarzy, którzy w danym meczu będą grali w określony sposób. Jeżeli będziemy widzieli, że raczej wydaje nam się, że będzie to atak szybki, to będziemy potrzebować szybkiego skrzydłowego. Jeżeli będzie to gra zamknięta i będziemy w ataku pozycyjnym, to już tutaj tej szybkości nie ma gdzie rozwinąć. Będziemy może wtedy grali na takich zawodników jak Linetti i Hamelainen w jednym momencie. Także tu wariantów jest dużo. Zgadza się, ale Formela jeszcze nie debiutował w Ekstraklasie, a Linettego raczej widzi pan na środku. Także jeśli myślimy o lidze europejskiej, to być może... To jednego na pewno potrzebujemy. Być może dwóch. Panie trenerze, jeszcze tak kontynuując ten wątek, odejście Tonewa ma też tę konsekwencję, że bardzo wyraźnie wpływa piłkarzy, znaczy w ogóle deficyt piłkarzy, którzy potrafią lewą nogą w lewu zagrać. O Barbaglasie to zasięgnęliśmy z kadrem, że to jest jedna z lepszych lewych nóg w ogóle w lidze szkockiej, tak się o tym mówi. Ale czy to wystarczy, jeśli chodzi o piłkarzy czysto lewonożnych? Pamięta pan Kędziorę ustawionego na lewą stronę, gdzie on odruchowo po prostu niejako tak, tą piłkę tą, na tą prawą przerzuca i trudno chyba odzwyczaić do tego. Ja muszę powiedzieć, jakby wrócimy za chwileczkę do początku pytania, ale jeżeli chodzi o Tomka Kędziorę na tej lewej stronie, też się zastanawiałem długo, co zrobić, żeby Sobota nie grał tak, jak potrafi grać, bo to jest dobry piłkarz. Sobota w większości dribblingi wykonuje do środka, dlatego postawiłem na Tomka Kędziorę, żeby uciekał mu na prawą nogę na silniejszą. Oczywiście mieliśmy problem, ale widać było nawyk wyprowadzenia piłki przez Tomka prawą nogą, ale to było raczej w kontekście zneutralizowania Soboty, który jest reprezentantem naszego kraju. I widać, że ten Sobota sobie za dużo nie pograł na Tomka Kędziorę. Natomiast w kontekście lewej nogi ma pan tutaj absolutnie rację. Ja tak naprawdę szykując listę zawodników, których bym chciał, czy jakby sugestie dla scoutingu jeszcze zimą, w grudniu, jeżeli chodzi o skrzydłowych, mówiłem, szukajcie mi lewonożnego skrzydłowego. Zdecydowanie lewonożnego. Po czym po miesiącu przychodzi szef scoutingu i mówi, ok, mamy dwóch, ale mamy pięciu prawonożnych o dwie klasy lepszych. Bo lewonożnych w ogóle piłkarzy w piłce nie ma. Jeżeli ktoś jest już dobry, wchodzi na pewien poziom, to kosztuje bardzo dużo. Więc musimy takiego lewoskrzydłowego z lewą nogą i lewonożnych piłkarzy wychowywać w akademii, bo wydaje się, że na rynku transferowym jest bardzo trudno u takiego zawodnika. A panie trenerze, a propos tych transferów, bo powiedział pan, że liczy pan na to, że tego 22 będą dopięte, no ale wiemy, że raczej regułą Lecha jest zmiękczanie stanowiska i zbijanie ceny kontrahenta właśnie przeciągając
te rozmowy. Pan kładł nacisk na to, żeby tego nie robić, czy akceptuje pan to, że to jednak czasami trzeba poczekać? Ale to nie jest regułą Lecha, moim zdaniem to jest w ogóle w Polsce. Oczywiście, jeżeli KGHM stać na podpisanie szybkiego kontraktu, ma duże pieniądze i wydaje nie swoje pieniądze, bo to jest klub, który jest gdzieś tam sponsorowany, nazwijmy to, przez spółkę Skarbu Państwa, to się inaczej wydaje niż swoje. Dlatego ja tego nie akceptuję, bo każdy trener chce mieć piłkarza od pierwszego momentu okresu przygotowawczego, ale też ja podchodzę w sposób taki, nazwijmy to bardzo poznański. Mamy określoną sumę pieniędzy i oczywiście możemy zrobić tak, że kupimy jednego piłkarza w tym momencie, w którym chcemy, ale nie będzie pieniędzy na kolejnego. A momentami trzeba poczekać na Hamelainena do samego końca, żeby przed i Hamelainen i Teodorczyk w jednym okienku transferowym. Mogliśmy zrobić jeden albo drugi transfer, proszę mi wierzyć, w grudniu, czy na początku stycznia, ale na pewno drugiego by już nie było. Trenerze, tutaj padło nazwisko Teodorczyk. Czy w podsumowaniu tej rundy nie zmartwił pana trochę fakt, że napastnicy wiosną strzelili dosyć mało bramek? Co z tym faktem zrobić na przyszłość? Chyba trzy strzeli, tak? Nie wiem, pan policzył? Trzy, nie? Dobrze mówię, nie? Tyle co Kamiński. Może trzeba Kamyka przesunąć. Kiedyś gra. No, później trener mu złamał, jeden trener złamał mu dobry rozwój i go przesunął do tyłu, a tak to może był fajny napastnik. Cztery, tak, no powiem szczerze, że nie liczyłem. Ja mam nadzieję, bo spójrzmy w jaki sposób to następowało. No, Bartek, ja uważam, że Bartek Ślusarski miał duże szanse, żeby zdobyć Króla Strzelców w tym sezonie. Naprawdę, tak uważam. Żeby to zdobył czy nie, to już tego nigdy nie sprawdzimy. Natomiast uważam, że jeżeli grałby do końca, to miałby szansę z Demianem rywalizować. W tym momencie już troszeczkę ten obraz byłby inny, bo ta kontuzja Bartka. Natomiast Teo strzelił jedną bramkę, bardzo ważną, bo wygraliśmy w tym momencie z Wisłą Kraków u siebie. To jest nieprzeciętny zespół. Trudny mecz zresztą. Natomiast widać, że jeszcze potrzebuje nauczenia się grania z nami. On czasami gra inaczej niż my. Ma inne wybory. Ale mam nadzieję, że to doświadczenie, jakie zebrał w tej rundzie, plus okres przygotowawczy, który spędzimy razem, spowoduje, że zacznie strzelać tak jak w Polonii. Bo jest to piłkarz, który do tej pory, grając w Polonii, był jednym z lepszych napastników w lidze, dlatego został wybrany, grał w reprezentacji narodowej, strzelał bramki w reprezentacji narodowej. No tak naprawdę ten ostatni okres dopiero ma słabszy, co nie oznacza, że nie potrafi grać piłkę. A w mojej głowie i mojego sztabu jest to, żeby ten Teodorczyk wrócił taki, jakiego widzieliśmy w tamtej rundzie. Więc to jest jedyny sposób na to, żeby napastnicy strzelali bramki, a dla mnie powinien cały zespół strzelać bramki. Panie trenerze, chciałbym jeszcze tak wątek transferowy zamknąć, słyszałem pańską wypowiedź dla klubowej telewizji, że chciałby pan w kadrze widzieć ósmego obrońcę. I tak się zastanawiam, czy ta właśnie możliwość, którą dał panu Łukasz Trałka, powrót Kamila Drygasa do klubu nie sprawia, że chciałby pan na przykład zamiast obrońcy ściągać jednak graczy przedniej formacji? Tak myślałem, jak Łukasz zagrał dwa fajne spotkania i to nawet żartowaliśmy sobie, że mamy już nowy transfer i nie trzeba już nic robić, bo mamy tylko przesunięcie zawodnika. Nie, natomiast wydaje mi się, że potrzebujemy obrońcy, a Łukasz niech zagra na tej pozycji, na której gra, ale dał nam bardzo fajny wariant do rozwiązania w trakcie spotkania i można to w przyszłości. My to zastosowaliśmy w meczu z HSV wcześniej tutaj, pół meczu, troszeczkę w grach kontrolnych, ale nie w całym wymiarze, ale widać, że to się sprawdza, bo zagrał na dobrych napastników. Także jest to ciekawy wariant do tego, żeby w przyszłości można było z niego skorzystać, ale nie wydaje mi się, żeby można to było zrobić na stałe. Być może w przyszłości będzie już ta kariera jego, która dobrze się rozwija w ostatnim czasie, ku schyłku, to może gdzieś będzie na stoperku sobie dogrywał w wieku tam 48 lat w jakimś fajnym zespole, ale na razie chyba nie ten czas. Panie trenerze, ja bym chciała zapytać o zawodnika, który jeszcze jakiś czas temu był stawiany na równi z Karolem Minettym, a teraz trochę zniknął nam z pola widzenia. Mówię o Adrianie Cierpce. Czy pan wiąże z nim jakieś nadzieje w kontekście pierwszej drużyny? Bo pojawiają się też głosy, że może Legia warszawska Legia. Nie no, ja w ogóle żartuję sobie z trenerami, że jak ktoś chce robotę, to wystarczy, że ja powiem, że on jest nam potrzebny, to na pewno Legia mu złoży propozycję. Więc ja spokojnie do tego podchodzę. No bo tak jest, no, jeżeli kogoś chcemy, to Legia od razu mu składa propozycję i to wszystko idzie. Ale to tak, proszę, tu tam widzę, że tam pan klepie mocno. Spokojnie, to żarcik był, nie?
bo to za chwilę ten prezes Leśniodolski będzie krzyczał, że Rumak się nie zna i w ogóle będzie afera na pół Polski, po co? To żarcik był. Żarcik. Natomiast Adrian Cierpka jest w grupie zawodników, których bardzo obserwuje, bacznie obserwuje w Akademii. On dostał kilka szans treningu z nami w różnych okresach. Jeden trening, dwa treningi, w przerwie na reprezentację był. Zobaczymy, jak się będzie rozwijał. Nie chcę przyspieszać tego. On był przez moment z nami latem zeszłego roku. Widać było, że za szybko się dla niego to wszystko działo. A jeżeli zawodnik za szybko wejdzie w taką piłkę seniorską, to później może się nie odnaleźć. Więc chcę to robić stopniowo. I on jest w takiej grupie zawodników, którą bacznie obserwuje, jeżeli chodzi o naszą akademię. Jeżeli tak personalnie mogę, bo tam jest grupa większa tych zawodników. Mogę jeszcze dopytać, czy nie zakłada pan, żeby go już w tym okresie przygotowawczym włączyć do treningu z pierwszą drużyną? No proszę mi wybaczyć, ale jeszcze nie rozmawiałem z młodymi zawodnikami, bo tak naprawdę jutro jadę do Wronek, kto z nami rozpocznie, więc nie czas na to, żeby dokładnie personalnie tutaj podawać. Pamiętam, że to mały rzeczywiście personalny przerwnik, bo niezależnie od tego, kogo pan będzie miał w tej drużynie, to i tak wymagania wobec poznańskiego Lecha i wobec pana będą duże, zatem ja zapytam konkretnie. Tak awansu do fazy grupowej Ligi Europy będzie dla pana rozczarowaniem? Wskakuje czy ktoś przy wszystkich transferach pan, czy nie, bo plan, myślę, jest oczywisty i wymagania kibiców też są oczywiste. Użyję mocniejszego słowa, będzie porażką. Rozczarować się można w różnych aspektach, tak? Ale to tak jest. Ja wiem, o czym tam panowie pomyśleli, nie chciałem tego mówić. Natomiast... Ale dobry tok myślenia. Natomiast to będzie porażka, nazwijmy słowa po imieniu. No. Jeżeli nie wejdziemy do fazy grupowej, to dla mnie sportowo będzie porażka. I tak samo chcemy zdobyć Puchar Polski i chcemy wygrać ekstraklasy. Jest to bardzo trudne. Natomiast musimy zrobić wszystko, żeby osiągnąć cel. Ale celem nie jest faza grupowa Ligi Europejskiej, granie jak najdłużej. A dla mnie minimum to jest faza grupowa, bo chcę, żeby na Bułgarską przyjechały fajne firmy, żeby ludzie przyszli zobaczyć fajne zespoły, bo to jest chyba to, co Poznaniacy i Wielkopolanie chcą zobaczyć. Ten poprzedni sezon, pan już wersję w historię, na chwilę wrócę, to czwarte miejsce, myślę o tym poprzednim sezonie, nie wiem, który się już chwilą zakończył. To jeszcze nie była pana polska drużyna, teraz już jest? Bywa. Bywa w czasie grania, bo na pewno jest, bo pracuję z nią od roku. Jeżeli chodzi o budowanie, bo ten pierwsze pół roku to było takie, jak ja to mówię, walka o przetrwanie i troszkę uproszczone środki do tego, żeby osiągnąć sukces. Na pewno nie było to na bazie budowania. Później wielu zawodników odeszło, kilku przyszło i tak naprawdę od lata budujemy pewien sposób funkcjonowania. I wydaje mi się, że już momentami widać to, co trenujemy. Kilka fajnych momentów było w tym okresie. Jedna połowa jednego meczu, druga połowa drugiego meczu. Także myślę, że już powoli to widać. Pamiętam, że mówi pan, że to już jest pana drużyna, jasne, fajnie, ale sam pan też w paru momentach mówił, że Kuleja jeszcze gra w ataku pozycyjnym. A to jest największy ból, największy minus Kolejorza w tym ostatnim sezonie, bo kontrataki wychodziły już nieźle, ale właśnie ta gra w ataku pozycyjnym. Czy to wynika z tego, że jeszcze brakuje jakichś piłkarzy w tej drużynie, czy co trzeba zmienić jeszcze w pracy nad atakiem pozycyjnym? No dobrze pan to ujął. Na pewno atak pozycyjny nie jest naszą silną bronią. I tak jak rozkładamy ten plan, w którym wprowadzamy w dłuższych momentach pewną organizację gry, to też później widać na boisku. Jeżeli w pierwszej rundzie jesiennej w dużej mierze skoncentrowaliśmy się na tym, żeby nie stracić bramki, dobrze bronić kompaktowo, to było widać, że te mecze były 1-0, czasami nudne. Wszyscy mówią, że mamy szczęście. Ja mówiłem, że nie mamy szczęścia, bo wiedziałem, jak to funkcjonuje. Zimą zaczęliśmy skupiać się na formach atakowania z tej obrony. Spojrzałem na zespół, kilku szybkich zawodników, no to skupiliśmy się, może nie pracowaliśmy tylko nad atakiem szybkim, ale wiedziałem, że to nam da nam punkty. Natomiast widzę teraz momenty, w których musimy pracować nad atakiem pozycyjnym. I oczywiście są dwie drogi. Pierwsza to jest praca, dzień po dniu systematyczna praca. A drugie to jest zawodnicy, którzy mogą w tym ataku pozycyjnym kreatywnie rozwiązać pewne sytuacje. To muszą być sprawni technicznie zawodnicy, którzy na małej przestrzeni potrafią grać kombinacyjnie. Dlatego też
dołączył tak ofensywny zawodnik jak Barry Douglas, który może podwoić na skrzydle i być rywalizacją dla Lewisa. Mówiłem tutaj w momentach, w których może się pojawić i Linetti, i Hamalainen na boisku, gdzie są obydwaj kreatywni. Przy tym jak Teo czy Bartek będą w formie, to może być to naprawdę ciekawe zestawienie. Do tego wróci do nas Kamil Drygas, który strzelił 8 bramek w pierwszej lidze jako defensywny pomocnik i żadnej ze stałego fragmentu. To jest w każdej lidze to jest duża sztuka, a on tak naprawdę wszystkie strzelił z gry, więc mając takiego zawodnika, nie on strzeli połowę tych bramek, to już jest, jeżeli walczy swoje miejsce, to już jest duża siła znowu ofensywna. Panie trenerze, chciałem zapytać jeszcze o pozycję napastnika. Pamiętam wypowiedź Piotra Bukowskiego, który po ściągnięciu Łukasza Todorczyka stwierdził, że Lech zawsze szuka napastnika. Tutaj chciałem zapytać o kilka rzeczy. O to, czy zmienił się status Wojołubi Baripa, jak wygląda rekonwalescencja Patryka Wolskiego i czy następnego napastnika ewentualnie zaczniecie szukać, jeśli Teo nie znajdzie formy, a na przykład rekonwalescencja Ślusarza nie pozwoli mu szybko wrócić do formy. Następnego napastnika mam wybranego. Nie mówię, że przyjdzie, ale tak naprawdę, tak jak powiedział pan Piotr Rutkowski, napastnika szukamy zawsze. Obserwujemy, szukamy. I tak naprawdę ta lista jest. I jeżeli uznamy, żeby przyszedł, to przyjdzie. Czyli to jest po prostu taki piłkarz, którego sobie upatrzyliście. Jeśli będzie szansa go ściągnąć teraz, to ściągniecie go teraz. Ale i patrzymy, jak się rozwija. Czasami my obserwujemy zawodników dłużej w swoim klubie, po to, żeby widzieć, jak się rozwijają, czy robią te kroki. I czekamy, aż te kontrakty będą tam albo wygasać, albo oni się na tyle rozwiną, żeby przyjść do Lecha. Także jeżeli chodzi o napastnika, to jak najbardziej pan Piotr Rutkowski miał rację. Jeżeli chodzi o tą pozycję, to zawsze jest obserwowana, bo jest to newralgiczna pozycja i trzeba naprawdę mieć dużego nosa, żeby tego zawodnika tutaj transferować, bo jeżeli tylko strzeli trochę więcej bramek, to od razu odejdzie. Tak? Jeżeli Rudne strzelałby więcej bramek, nigdy by nie przyszedł do Lecha. Dopiero w Lechu zaczął strzelać bramki. Także to w ten sposób wygląda. Jeśli chodzi o Patryka Wolskiego, jest po operacji i to jest dłuższa przerwa. Także na pewno nie rozpocznie okresu przygotowawczego od samego początku i zobaczymy, jak ten młody zawodnik się będzie rozwijał, bo to jeszcze młody chłopiec. Natomiast wszystko wygląda dobrze, jeżeli chodzi o Bartka Ślusarskiego. Także ja jestem pełen nadziei, że 17 w pewnym obciążeniu będzie, bo ja widziałem, jak to szybko postępuje, więc żadnych tutaj nie ma przeciwwskazań do tego, żeby 17 wyszedł w pełnym obciążeniu na boisku. No Wojo, zobaczymy, jak ta sytuacja się jego potoczy. Ja też z nim rozmawiałem na temat jego przyszłości. I będzie tak, jeżeli zostanie w klubie, to będzie rywalizował, jeżeli wywalczy sobie miejsce, to będzie grał. Natomiast pozwala mu na odejście z klubu, jeżeli tylko uzna, że jest to ten czas, a chyba powoli uznaje. Ale to jest pytanie do niego, więc to jest takie moje subiektywne może być odczucie. Trudno było przebudować tą drużynę, kiedy nie było nagle Ignacia, Rudnewsa, Wojtkowiaka, Stilicia i tak można było wymieniać, tam 7 zawodników odeszło. No to w sumie dużo i czy ta przebudowa już nastąpiła, co trzeba jeszcze zmienić? Pewnie, że nastąpiła od pierwszego dnia, od pierwszego meczu, który graliśmy w Kazachstanie. Wiele było niewiadomych, ale to cały czas następuje. Proces budowy zespołu się nigdy nie kończy, więc cały czas to zmieniamy. Już powoli, w cudzysłowie, zapominamy o tych piłkarzach, którzy odeszli, bo za chwilę już następnym będą albo kończyły się kontrakty, albo będziemy dawali im propozycje nowych kontraktów, albo będziemy tworzyli im ścieżki rozwoju, tak jak było w przypadku Artioma w tym momencie. Więc to cały czas trwa. I myślę, że w kolejnych sezonach dalej będziemy robili tą samą pracę, jaką teraz wykonujemy. Czyli szykowali i zawodników, którzy są do transferu i takich, których już chcemy puścić, ale i takich, którzy są w akademii i scouting, który nam przygotowuje. Panie trenerze, czy Aleksander Wandzel odchodząc zranił pana tak jak Bartosz Brzeziński, czy z panem to uzgodnił? I jakoś to w porozumieniu z panem przebiegło, pan się na to godził? I przy okazji, czy zakusy Legii, o których wszyscy wiemy, na innych zawodników pana niepokoją, irytują? Jak pan do tego podchodzi? Nie, ani Bartek, ani Olek mnie nie zranili. Natomiast zupełnie inaczej to przebiegało, bo Olkowi kończył się kontrakt teraz. On po prostu nie przedłużył z nami kontraktu i podpisał kontrakt z Legią. To nie jest jakiś tutaj transfer, że Legia nam wykradła zawodnika. Nie, po prostu się kontrakt mu skończył, a że podjął taką decyzję, że chce wrócić do domu, to jest jego suwerenna decyzja. Ja się z nim spotkałem, podziękował mi, długo rozmawialiśmy z sobą, więc ja też jemu podziękowałem za ten wkład pracy. Powiedziałem, że jest jednym z największych pechowców, bo dwa razy mógł usiąść na ławce w Ekstraklasie i dwa razy był kontuzjowany w tym czasie. On tak naprawdę ze 4 miesiące tylko popracował w tym okresie, kiedy ja jestem. W związku z czym
młody człowiek chciał wrócić do domu i niech tak będzie, że taką decyzję podjął, to szanuję. Natomiast co do tych doniesień, które gdzieś tam są na temat tego, że Legia chętnie by sięgnęła po naszych zawodników, nie odnoszę się do tego w ogóle, bo ja rozmawiam z zawodnikami. Jeżeli zawodnik mówi mi jedną rzecz i zapewnia mnie o tym, że jeżeli odejdę, to tylko na przykład na zachód, no to ja mu ufam. A jeżeli mnie oszuka, no to znaczy, że mnie oszukał, no i więcej nie będziemy mogli pewnie z sobą współpracować i tyle. No. A ja ufam swoim zawodnikom, więc jeżeli pojawiają się takie pogłoski, to rozmawiam z nimi. Ale ma pan wrażenie, panie trenerze, że Legia w ten sposób próbuje wywrzeć presję na Lechu i ustawić w takiej pozycji podrzędnej względem siebie? Tak otwarcie? Czy nie, no proszę mi wierzyć, że taka presja, jeżeli to jest jakikolwiek sposób zaplanowany, że ktoś próbuje na mnie presję wywierać, to ja się uśmiecham, to jest żadna presja. Myślę o klubie bardziej. No to pewnie to jest pytanie do zarządu klubu, no, bo nie do mnie. Ja tu żadnej presji nie widzę. Jeżeli mają taką filozofię, że uznali, że jesteśmy ich największym rywalem i oni zabierając naszych zawodników chcą nas osłabić, no to takie rzeczy się zdarzają. Spójrzmy na transfery Monachium, które wykonało w tym okienku. Niektóre już potwierdzone, niektóre gdzieś tam w domysłach. Ale proszę mi wierzyć, że mi bliżej jest sercem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie klubu, do takiego, nazwijmy to w cudzysłowie, romantyzmu, jaki ma Borussia Dortmund w graniu, w budowaniu, w kibicowaniu tego stadionu, niż do mocarstwowych zapędów Monachium. Więc tutaj uważam, że klub jest zupełnie inny. Lech Poznań, zupełnie inny klub jest stołeczny klub Legia Warszawa. W stolicy zupełnie inaczej funkcjonujemy. Wydaje mi się, że też możemy innymi wartościami się wewnętrznie kierować. Nie wiem, jakimi Legia się kieruje. My mamy jasno określone swoje wartości. To jest szacunek, to jest praca, to jest ambicja i spełnianie marzeń. I tak będziemy pracowali. Jeżeli któryś z piłkarzy uzna, że chce iść do Legii i się rozwijać, to niech idzie, bo znaczy, że nie zrozumiał naszej filozofii. Ja nie będę płakał, tylko mam przygotowanych następnych i ich będę edukował do tego, żeby z dumą mówili o tym, że ja jestem z Lecha. A proszę zobaczyć kierunki, jakie my dajemy naszym piłkarzom, a jakie daje Legia Warszawa. Legia, jak sprzedaje zawodnika, to na wschód. Fajna liga, super, można zarobić, ale tam już generalnie bardzo ciężko wyjechać na zachód. A my otwieramy poprzez nasz klub rynek, czy Bundesligę, czy kraje, tak jak Sławek Peszko teraz jest przez moment w Anglii. Nie wiem, gdzie będzie, ale był. To jest inny kierunek. My chcemy być bliżej Europy Zachodniej, a oni widać, że bliżej Europy Wschodniej, więc to być może geograficznie jest tak ułożone. Ale chyba niechętnie przyjąłby pan pozycję Borussii Dortmund w takim układzie, że lepiej jest jak pan robi, jak Borussia tak nastało. Nie, ja biorę te dwa tytuły pod rząd Borussii Dortmund z tym sposobem grania, z całym szacunkiem i dla Bayernu Monachium, który dla mnie jest najlepszym zespołem na świecie teraz. I gra najlepszą piłkę. Widać wielką pracę trenera. W trzecim roku dopiero udało mu się to osiągnąć. Ale to, co zrobiła Borussia z innym nakładem finansowym i z innym sposobem myślenia, grania i pozytywnego nastawienia w ogóle do wszystkiego, z tymi porażkami, jakie przecież ponosili i z tym momentami, z którym wytrzymywali to, tak? Odpadają z Ligi Europejskiej, odpadają z Ligi Mistrzów co chwilę w tych pierwszych sezonach, wygrywając Bundesligę. Gdzieś tam w drugim sezonie nie mogą meczu przez dłuższy okres wygrać Bundeslidze i wygrywają mistrzostwo. Więc to jest siła tego zespołu. Ja mówię o sile wewnętrznej, o takich rzeczach, które są niezmierzalne, a nie o całej tam otoczce i o tym, co się dzieje. Mówię, to jest bliżej taka wytrwałość, praca u podstaw jest bliżej Wielkopolski niż mówię, takie mocarstwowe zapędy. Tak jak mówię, taką analogią się posłużyłem Bundesligi i Monachium i Dortmundu, bo tam w tym ostatnim czasie między tymi dwoma zespołami się to rozstrzygało, pomimo tego, że inne mocno naciskały, bo tam są wielkie firmy przecież. Panie trenerze, ja na pana nie będę powierał żadnej presji, ale muszę zapytać o jednego z zawodników, który raczej tutaj w tym naszym dziennikarskim środowisku nie cieszył się takim zaufaniem, jak się cieszył pana zaufaniem. Tym bardziej, że teraz ma wrócić Kamil Drygas. Co będzie z Szymonem Drewniakiem? No jest. A to co ma być, nie wiem, w kontekście... Nie wiem, no bo na pewno nie spełnił chyba do końca tych oczekiwań, które pan miał wobec niego, no bo nie był to wyróżniający się piłkarz, na przykład trudny, wiosenny na pewno. Ja myślę, że my musimy spojrzeć w ogóle na młodych piłkarzy w kategoriach wieku, bo my czasami postrzegamy ich tak, jakby oni musieli być, czy powinni już być wiodącymi postaciami. Tak, proszę mi wierzyć, Szymek Drewniak to jest 93 rocznik. Ktoś powie, okej, 20 lat. Tak?
Ale tak naprawdę, proszę mnie wyprowadzić z błędu, ale czy rok temu o Furmanie mówiło się tak jak w tym roku? No niekoniecznie, dopiero w tym roku. On za rok będzie miał dopiero tyle lat co Furman w tym roku, a dopiero wchodzi do Legii, bo grał Kasik i Wdoliak i grał gol. Mówimy o Tomku Kędziorze, że on już ma grać, a to jest jeszcze junior. On jeszcze dzisiaj może grać w Mistrzostwach Polski Juniorów, jeżeli chcielibyśmy go wystawić. Oczywiście jest to absurdne, bo on już jest na wyższym poziomie. Jeżeli nasi juniorzy będą grali, ja życzę im tego z całego serca i trzymam za nich kciuki, to nie zagra, ale on może grać w juniorach. A Karol Inetti jeszcze w następnym roku będzie mógł grać w juniorach. I teraz patrzymy przez pryzmat młodych zawodników, że my byśmy chcieli, żeby oni już rywalizowali z Rafałem Muraskim, który wygrywał z Barceloną. No nie da się. To trzeba przyjść powolutku, krok po kroku. I proszę mi wierzyć, że Szymek idzie bardzo powoli, ale krok po kroku. Dostał te dwa mecze szansę. Ja wielokrotnie miałem, może nie pretensje, ale zwracałem mu uwagę i w czasie grania, i w szatni, żeby przeskoczył pewien poziom z piłki młodzieżowej do piłki seniorskiej. Tak jest z każdym z nich. I wierzę, że w kolejnym sezonie będzie jeszcze lepszy. Być może będziemy rozmawiali co do jego przyszłości. Być może taka obwodnica jak Kamila Drygasa będzie dla niego wskazana. Nie wiem, ja z nim o tym nie rozmawiałem. Ale to ja muszę usiąść z zawodnikiem, co on czuje. Jeżeli będzie czuł pewne rzeczy, to wtedy sobie je ustalimy. Natomiast też pamiętajmy o tym, że czeka nas wiele, wiele spotkań. Szczególnie do grudnia, w tej pierwszej fazie. I tu potrzebujemy czterech pomocników do grania. Iwana już nie będziemy mieli. Iwan odchodzi. Jeżeli jest to Łukasz Trałka, jeżeli jest to Rafał Murawski, jeżeli przyjdzie Kamil, to potrzebujemy jeszcze jednego zawodnika. W tym przypadku jest to albo Szymek Drewniak, albo musimy kogoś transferować, ale powiedziałem, że jest to określona suma pieniędzy, którą chcemy wydać na określone pozycje, więc to nie jest tak, że no to ściągnijmy pięciu zawodników, a Szymka wypożyczmy. Więc wieloaspektowo oceniam występy młodych zawodników i naprawdę ja wiem, że ja zawsze zadaję takie pytanie, że wielu osobom, to z kibicami jak rozmawiam, podoba się postawa Karola Inettego i mi się bardzo podoba, jest fajny gość i walczy, się stara. Ale jak się Państwa zapytam, ile bramek czyli w Ekstraklasie, ile ma asyst, czyli ile dał punktów, to nie wiem, czy wiecie. Ile asyst miał? Jedną, tam gdzieś na Widzewie taką pół asysty, tak? I zero bramek. Czyli punktów nie dał. Bo to jest ja nie oczekuję, że on będzie dał punkty temu zespołowi. On daje jakość, da przedostatnie podanie, on odbierze taką piłkę, której nikt nie odbierze. Gdzieś tam lekko podoszczy, nie boi się niczego, ale punktów nie daje. A Mateusz Możnej, który spotkał się z krytyką i siedział na ławce długo, przejmuje trzy bramki bodajże. Ja nie mam statystyk przed sobą, ale dał jakość, dał asysty, dał bramki. Zupełnie, bo dzisiaj Mateusz Możnej ma 22 lata. I jest ogranym zawodnikiem i w określonych momentach potrafi przejść ładną bramkę, a dać asystę. Dlatego tutaj patrzmy w kategoriach też punktowych, jak tych młodych zawodników wprowadzać. Tam deklaracje o tym, że piłkarz chce pójść tylko na zachód, usłyszał pan też od Marcina Kamińskiego? Nie, akurat z Marcinem rozmawiałem i nie potrafię sobie skojarzyć tego, czy on mi to powiedział. Natomiast rozmawialiśmy o tym i on mi zadeklarował, że chce zostać w Lechu Poznań. To mi zadeklarował. No wiadomo, że jesteśmy na etapie negocjacji i wiele rzeczy może się wydarzyć. Natomiast deklarację mi złożył jasną. Trenerze chce przedłużyć kontrakt z Lechem Poznań. Jeszcze jedna sprawa, wiadomo, że wraca Kamil Drygas, a są też inni piłkarze na wypożyczeniach. Jakie losy czekają takich piłkarzy jak Jacek Kieł na przykład, albo Michał Jakubowski, który był w Barcie ostatnio pół roku? No wrócą do nas w kontekście takim formalnym, natomiast też zastanawiamy się, co dalej, będziemy z nimi rozmawiali. Są zapytania o tych piłkarzy z różnych klubów, więc jeżeli nie będą tutaj z nami, to na pewno będą mogli dalej się rozwijać i dalej grać. Nie chcę mówić, czy któryś z nich zostanie, czy nie, bo nie jest czas, bo jeszcze ze mną nie rozmawiali. Jak porozmawiamy sobie, to wtedy dostanę informacje. Ja też patrzę i trzymam kciuki za to, żeby nasze rezerwy grały w drugiej lidze. Mam nadzieję, że taka decyzja wkrótce zapadnie, bo tutaj też ten poziom drugoligowy, jak będziemy mieli w klubie, to też dla kilku piłkarzy, tych, którzy gdzieś tam w tych drugich ligach naszych grają, a jeszcze są nasi, będą mogli wrócić i na tym poziomie rywalizować. Akurat nie dotyczy to ani Jacka Kiełba, ani Michała, no bo oni już grali wyżej. Może Michał będzie chciał, nie wiem. Natomiast Jacek to już piłkarz jest tak klasowy, więc nie wydaje mi się, więc zobaczymy. Panie trenerze, jesteśmy na konferencji podsumowującej. Chciałem tak właśnie podsumowując już zapytać o ten sezon, bo tak patrząc, wydaje się, że to były dwie rundy wasze pod znakiem Pogoni za Legią. Dwa razy przed meczem z Legią byliście bardzo blisko. Dochodziło do tego decydującego starcia i za każdym razem czegoś wam zabrakło. Na boisku wydaje się, że czekaliście w środku pora na skrzydłach, a ja chciałem zapytać, jeśli nie mówiliśmy o przemotywowaniu, wiosną starał się pan na wszelką cenę do presji ściągnąć.
Chciałem zapytać, czy czekaliście to piłkarsko, czy jednak to było w psychice? Bo dopóki nie spotkaliście się na boisku, mówiło się nawet, że Lech gra bardziej ofensywną piłkę, że jest lepiej poukładany, a na boisku przegrał. I to niestety trzeba sobie powiedzieć. No, zgodzę się z panem, że przegrał i to dwa razy. Dwa różne spotkania. W pierwszym spotkaniu, moim zdaniem, zagraliśmy lepsze spotkanie niż na Łazienkowskiej, a przegraliśmy 3-1. Mieliśmy swoje sytuacje niewykorzystane. Legia oddała 4 strzały, strzeliła 3 bramki, 3 do przerwy. Mecz się ułożył fantastycznie dla nich i odnieśli zwycięstwo. Być może tam taka chęć zwycięstwa przy dużych trybunach. Nawet nie chodzi o to, że piłkarze nie wytrzymali presji, ale chęć zwycięstwa i później ten moment, w którym dostajemy jedną, drugą bramkę i nieumiejętność kontrolowania emocji spowodowały, że przegraliśmy wysoko to spotkanie. Natomiast mecz na Legii to taki mecz, który układał się zupełnie... To jest kolejny mecz, który nam się nie układał, tak? Bo schodzi Bartek Ślusarski z kontuzją, schodzi Keba z kontuzją, nie możemy reagować z ławki. Ja powiem szczerze, w 80 minucie myślałem, że będzie 0-0. I mówię, okej, dobra, niech będzie 0-0, gramy dalej. Przypomniałem sobie, co mi państwo tu mówili o Jacku Zielińskim, który remisował tam na Wiśle bodajże. Okej, no gramy dalej. Natomiast później ta kontra, w której Mateusz popełnia przewinienie, od razu dostajemy czerwoną kartkę w związku z tym, czyli już bardzo ciężko jest gonić ten wynik, bo pewnie jakbyśmy grali jeszcze 11-11 z jedną, dwie sytuacje moglibyśmy stworzyć. A tak naprawdę duży pech, takie jest moje zdanie. Pomimo tego, że wydawało się, że momentami Legia była lepsza, później my troszeczkę, ale nie mogliśmy sytuacji stworzyć. Tak naprawdę mecz był zamknięty, bo Legia stworzyła jedną sytuację, w której nie trafił Kucharczyk w pierwszej połowie fantastyczną. Miała okazję i później stałe fragmenty duży problem nam sprawiały. Wyprowadźcie mi państwo z błędu, ale chyba takiej klarownej nie mieli. My też za dużo nie mieliśmy, ale tam z pół sytuacji moglibyśmy, jak ja później pokazałem chłopakom, jak mogliby się zachować, bo w którychś momentach to się za głowę łapali. Przecież mówię, trzeba było w lewo spojrzeć, podać i jesteś w sytuacji 1-1. No tak, ale nie spojrzałeś. W związku z czym dwa różne spotkania, ale w kontekście ligi jest taka prawda, która się nie sprawdziła, że ligę wygrywa się ze słabszymi. Legia wygrała z większością zespołów poniżej. My wygraliśmy z większością zespołów poniżej, a przegraliśmy rywalizację w bezpośrednim meczu. Liczyłem na to, że 60 punktów da nam bardzo blisko pierwszego miejsca, albo pierwsze miejsce mamy 61 punktów, ale to było za mało w tym roku. No, trzeba było zdecydowanie więcej. Jeżeli zdobylibyśmy 61 punktów sezon wcześniej, to byśmy w Cugle wygrali mistrzostwo i nikt by nie mówił, że jesteśmy na drugim miejscu, więc chcemy nadal, teraz już nie wiem, czy 60 punktów będzie więcej meczy, znowu muszę sobie na palcach policzyć, ile to trzeba, ale generalnie chodzi o to, żeby mieć średnią 2 punkty na mecz, ja sobie tak zawsze mówię. To jest taka przyzwoita średnia, która ma dać puchary. Jeżeli zrobisz coś więcej, to jest super wynikowo i przede wszystkim poprawić jakość grania, bo na tym to polega. A z czego to wynikało szczególnie wiosną, że Lech wyglądał zupełnie inaczej na Łazienkowskiej niż w poprzednich meczach i dlaczego nie byliście w stanie wyjść z własnej głowy, wyprowadzić tej kontry, wymienić pan w środku pola, zdeminować te... No przede wszystkim gubiliśmy piłkę z przodu. Jeżeli się nie zaatakuje z przodu, no to przeciwnik napiera. Też się zastanawiałem, co by było, jakby Aleksander Tonew zagrał, bo on by tam zabrał piłkę i 3 razy pobiegł w stronę linii końcowej i oni by się musieli cofnąć. Znaczy cofnąć, inaczej zagrać, tak? A nie było Aleksandra, to też było inaczej. Piłkę nie mogliśmy utrzymać z przodu, nie mogliśmy podejść zespołem, w związku z czym te skrzydła tak nie funkcjonowały, tak, ten moment odbioru piłki nie był taki, jak sobie tego zakładaliśmy, w związku z czym Legia zagrała dobrze. No, nie ukrywajmy, że Legia zagrała dobre spotkanie i to jest nieprzypadkowy mistrz Polski, nie jest mistrz Polski taki, który przypadkiem to zdobył tak dużą liczbę punktów, że naprawdę wydaje mi się, że zasłużyli na mistrzostwo. Jedynym zespołem, który mógł im zagrozić, był tylko Lech Poznań. Ale w tej fazie budowy i w tej fazie jak mamy dzisiaj kadrę zespołu, który jest na ławce, było to możliwe tylko przy szczęściu, a te mecze nam się między nami nie układały zbyt dobrze dla nas. Panie trenerze, jeszcze mam takie pytanie, bo w sumie Hubert Wąkiewicz w tej rundzie wiosennej się zmagał z różnymi drobnymi, większymi urazami, a i tak w sumie zaliczył dobrą, o ile nie bardzo dobrą rundę wiosenną. Czy jak będzie już tak w pełni zrobił, teraz ma odpoczynek, będzie mógł grać jeszcze lepiej w przyszłym sezonie? No ufam, że każdy z moich zawodników będzie mógł grać jeszcze lepiej, bo po to tutaj pracujemy. Ja uważam, że każdy ma rezerwy. Nawet ci starsi zawodnicy mają rezerwy. I widzieliśmy chociażby postawę Rafała, który zdecydowanie lepiej wyglądał moim zdaniem w rundzie wiosennej niż jesiennej. Marcina, to są zawodnicy, którzy byli na Mistrzostwach Europy Kamińskiego, więc ufam, że nawet Hubert może, znaczy nawet i Hubert może zrobić dalej postęp. Także myślę, że tak. No,
My robimy kolejne kroki w budowaniu sposobu grania. Jeżeli zmienimy, nie chcę mówić o tym, co mamy robić, bo to nie czas na to. Natomiast zawodnicy dobrze o tym wiedzą, w którą stronę idziemy z pracą i będziemy to robili. Szanowni Państwo, ostatnie pytanie. Teraz jeszcze Ośrodek Obrony, szybciutko chciałbym zapytać. Manuela Boleta wraca, jest po Łąkiewicz, jest Kamiński, to jest trójka. Chce mieć Pan dwóch piłkarzy do rywalizacji na pozycji. Wiadomo, że chce Pan sprowadzić środkowego obrońcę, ale pytanie jest, czy to jest zasadne, zważywszy na to, że Keba Sisej albo Tomek Kędziora też mogą na przykład występować na środku obrony. No jest, można by tak było to składać, ja tak sobie rozumowałem zimą, a na końcu dwóch pomocników zagrało w linii obrony. Więc musimy też zakładać takie momenty, w których ktoś nam wypadnie, kartki, kontuzje. Chcę mieć rywalizację jasno określoną. Jeżeli wygra Sisse, gra Sisse. Jeżeli wygra Kędziora, gra Kędziora. Nie przesuwamy Wąkiewicza w lewo, bo albo będzie grał Douglas, albo będzie grał Enriquez. Jeżeli chodzi o środkowych obrońców, albo będzie grał Arboleda, albo będzie grał Kamiński, Wąkiewicz, albo jeżeli ktoś przyjdzie, to będzie. Jeżeli nie, to nie, bo nic na siłę. No, na pewno musi być to zawodnik nie do uzupełnienia składu, a do tego, żeby mógł wywalczyć miejsce i grać. Więc chciałbym, żeby to było jasno określone. Poza tym jest zbyt duża liczba spotkań, żeby można było ryzykować wąską kadrą i przesuwaniem zawodników. Niektórzy będą musieli odpocząć. Dziękujemy bardzo za przybycie. Dziękuję.